jeden patrzy sam. Twoja kapsuła po prostu zapiera dech w piersi. To baza wypadowa dla twoich przygód. Okno na cudokrainę. Twój bezpieczny przyczółek do peregrynacji po bezkresie i magisfery. To cacko należy tylko i wyłącznie do ciebie. Śmiało, wyciągnij popit i przyklej kilka naklejek. Możesz poczuć się jak w domu, bo jesteś w domu. Kiedy już skończysz, możesz zaprosić znajomych i urządzić imprezę. Sąsiedzi są wyrozumiali, więc możecie zaszaleć. A jak poczujesz zew przygody, podejdź do komputera i wciśnij przycisk menu. Cudowne doznania czekają tuż za progiem. O, jakże wybornie. Udało ci się... No dobrze. Uwolniłeś się spod cyfrowego jarzma komputera kapsuły. Zajrzyj w każdy kąt i poczuj klimat tego miejsca. Możesz zaprosić znajomych, tylko wcześniej odpicujemy nieco tę miejscówkę. To proste. Otwórz popit, wciskając przycisk menu. Uzyskasz wówczas dostęp do przedmiotów zgromadzonych przez ciebie podczas przygód. Gdy najdziecie ochota na kolejne małe tête-à-tête z komputerem kapsuły, to wedle mojej najlepszej wiedzy najpierw musisz przed nim stanąć i nacisnąć przycisk menu. O, jakże wybornie! Udało ci się odnaleźć komputer! Oznacza to, że masz na podorędziu całą imagisferę. Wychyl lewy drążek i wciśnij przycisk akcji. A może rozciągniesz sobie nogi, wybierając opcję graj? Cały czas pilnujemy, by wszystko było cud miód, git malina, spoko loko, więc może ruszysz do trybu przygody i sprawdzisz, co w trawie piszczy. Jak wrócisz, wszystko będzie ładnie śmigać, grać i buczeć. Wodotryski też za mną. Wszyscy uwielbiamy mapy. Wszyscy kiedyś rozkładaliśmy je na podłodze, by po nich człapać, wydając odgłosy potwora z głębi. Gdy odwiedzasz Little Big Planet, pokazujesz swoje najprawdziwsze oblicze, miękkiego poszukiwacza przygód, zwanego Szmacianką. To właśnie ty. Jak ta lala! Użyj lewego drążka, aby poruszyć Szmacianką. Trąć go lekko, a będzie ledwie człapać, lub przechyl mocno, aby dał susa. Weź rozbieg i robisz hopla. W tym celu naciśnij przycisk akcji. Krótkie stuknięcie to kicnięcie, długie trzymanie to długie skakanie. Miodzio! Przenieść się z szarej ziemskiej płaszczyzny do krainy Little Big Planet to tak jakby narodzić się zupełnie na nowo. Pojawiasz się tu niczym kłębek nagiej, zgrzebnej niewinności. Kluczowe słowo to nagiej. Przyodziej więc swoją zgrzebność. Wciągnij na siebie choćby jakieś portki włóczy kija albo nałóż kapelusz poszukiwacza przygód. W tym celu wyświetl popit za pomocą menu i wybierz opcję modyfikacji postaci. Tu, za pomocą lewego drążka, możesz przeglądać zawartość tej opcji i, naciskając przycisk akcji, założyć wybrane wdzianko. Kiedy gałganek odzieje się i obuje, naciśnij przycisk wróć, aby móc pokazać się całemu światu w nowych szmatkach.
nasz gałganek przemierza imagisferę z iście kamienną twarzą, ponieważ skupia się na zadaniu, które ma wykonać. No ale przecież nie musi tak być cały czas. Wyraz twarzy możesz zmieniać za pomocą przycisków kierunku. To proste. Naciśnij przycisk w górę, aby na twarzy szmacianki zakwitł zwycięski uśmiech. Przycisk w dół wywołuje iście marsową minę. Przycisk w prawo pozwoli ci okazać złość, a w lewo przerażenie. Jeśli chcesz przytaknąć lub potrząsnąć głową, pomachaj kontrolerem. Możesz nawet sterować ruchami bioder. W tym celu klikasz lewym drążkiem. Bioderka w ruch. Chcesz więcej? Naciśnij przyciski kończyn oraz użyj lewego drążka i prawego drążka. No proszę, masz do mnie. I o to chodzi. Ja też robię. Pa, pa. Ale siara. No już, dość tego. Wiem, że z chęcią tu zostaniesz, ale pamiętaj o etosie i magisfery. Twórz, dziel się i baw się. Tak, 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 tak. Panu już podziękujemy serdecznie. A, cóż za fart. Toż to mój druh, który pomoże mi uratować Bulkum. Wystarczy nacisnąć przycisk, by nasza przygoda się rozpoczęła. A, nie, zaraz, czy to po lewej? Stoję przed, znaczy, a, nie, to... No bingo! Rajuśku, zadziałało! Jesteś! Przepraszam za obstrukcję po drodze, druhu. Jestem Newton. Witaj w Bunkum, mój bardzo drogi druhu. W miejscu, w którym niebo usłane jest obłokami wyobraźni. Niestrudzenie tłoczonymi do atmosfery Bunkum przez serce kreatywności bijące w jądrze globu. Księżyc cudów. Lecz obawiam się, że dalszy los Bunkum leży w twoich rękach. Wyjaśnię ci. Dawno, dawno temu, nim Negativitron niemal obrócił świat rzemiosła w ruinę, trzy żarłoczne gargulce pochłonęły kreatywną energię Bunkum. Źródło inspiracji wyschło. Znaleźliśmy się nad przepaścią. Lecz wtedy zjawiła się trójka herosów. Niezwykle szybki, mocarny i dostojeństwo. Udało im się wreszcie schwytać tytanów. Bunkum znów było sielską ostoją kreatywności, a herosi stali się bohaterami legend. Legend, które przepowiadają nieuchronny powrót tytanów. Dzisiaj ziszcza się złowrogi scenariusz dla Bunkum, i to przed dobranocką.
Dlatego ja, znaczy my, wkraczamy. Dołącz do mnie, mój wierny druhu. Tylko nasza bohaterska dwójka ocali Bunkum przed zagładą. Zejdźmy już z tej góry, mam dla ciebie prezent. Uwielbiam górskie powietrze. Jest takie górskie. Wychyl lewy drążek w górę i w dół, aby przemieszczać się między planami. Wychyl lewy drążek w dół i wciśnij przycisk akcji, aby zeskoczyć ze stopnia. Jeśli podskoczysz przed stopniem, obrócisz się i wylądujesz na nim. Opowiadałem ci już, jak utknąłem w kapeluszu. Tak? To najzupełniej prawdziwa historia, a do tego nadal aktualna, gdyż niebezpieczeństwo utknięcia w Little Big Planet jest absolutnie autentyczne. Jeśli znajdziesz się w szczelinie bez dna albo w ogromnej kolejnie, pamiętaj, że ratunek znajdziesz w popicie. Otwierasz go przyciskiem menu i lewym drążkiem zaznaczasz opcję Spróbuj ponownie. Następnie przytrzymujesz przycisk akcji, aż twój gałganek wyskoczy półżywy z pułapki. Nie martw się, nim się obejrzysz, w pełni sił pojawi się w ostatnim punkcie kontrolnym.
Yeah.
zejdźmy już z tej góry, mam dla ciebie prezent. Uwielbiam górskie powietrze. Jest takie górskie. Wychyl lewy drążek w górę i w dół, aby przemieszczać się między planami.